Chodzi słowo mistyka, rozumiemy najczęściej w kontekście kultury chrześcijańskiej, ale nie jest... Maybe I can translate it. In the West, we understand mystic like in the context of Christian culture. Jaki jest odpowiednik słowa mistyka w kulturze Vaishnava i w Sanskrycie? What is the Sanskrit equivalent of this word mystic or mystics? Mystics is equivalent in Sanskrit or in Vaishnava culture? Sadhu. 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 Sadhu means also to cut. Sadhu oznacza również przecinać, odcinać. So one who cuts away the gunas, the ropes. Ten, kto odcina guny, czyli sznury. Of material attachment. Materialnego przywiązania. Thus affords one experience of the world beyond material attachment. I daje nam doświadczenie, które znajduje się poza tym, tym przywiązaniem do materii. So sadhu, yogin, rishi, these are words for mystic. To są te słowa sadhu, yogin, mystic. And different, different kinds of mystics. Są oczywiście różne rodzaje mistyków. Different experiences of the variegated nature of transcendence. Różne rodzaje doświadczeń tej różnorodnej różnorodnych doświadczeń transcendentnych. What is different than a shaman? Ale jest to ktoś inny niż jest inne pojęcie niż szaman. Because it has a very deep philosophical underpinning. Dlatego, że jakby ma bardzo głębokie, silne podłoże filozoficzne. Modern science was born as a Christian. Można powiedzieć, że współczesna nauka narodziła się jako chrześcijanin. And it was thought that modern science would prove the existence of God. I uważano na początku, że współczesna nauka, rozwijająca się nauka, udowodni, dowiedzie istnienia Boga. That birthplace was here in Europe. A te narodziny nastąpiły tutaj, w Europie. In the old world. W starym świecie. But as time went on, ale w miarę upływu czasu, modern science became agnostic. Współczesna nauka zrobiła się agnostyczna. Modern science had the opposite effect. I miała wywarła jakby zupełnie przeciwny skutek. Started to push God out of the picture. Zaczęła wypychać z tego obrazu świata, wypychać Boga. So Christians like Newton, Isaac Newton. Tacy chrześcijanie jak Isaac Newton. Became deists. Stali się deistami. Believe there's a God, but he has no influence on the world. Set it up like a clock. Wierzyli, że istnieje Bóg, ale on nie wpływa na to, co dzieje się na świecie. On jakby ten świat uruchamia, wprawia w ruch niczym zegarek, po czym gdzieś odchodzi. And gradually this turned science turned from being a Christian to being an agnostic, and now in its in its adolescence, it feels really proud, like most kids do. Teraz ta nauka, która przeszła od tego etapu bycia chrześcijaninem czy chrześcijanką, really strong, do agnostycyzmu, teraz zachowuje się jak taki trochę silny, taki zbuntowany nastolatek, like it can do anything, który myśli, że może dokonać wszystkiego. Like most teenagers. Tak jak to jest w przypadku większości nastolatków. But in its adolescence has become an atheist. Ale na tym etapie życia nauka stała się ateistką. But if it is to live into old age, it will have to become a mystic. Ale jeżeli
przyjdzie żyć na starość, doświadczyć starości, to prawdopodobnie zostanie mistyczką. Because mysticism is a very serious exploration into the nature of reality. Dlatego, że mistycyzm jest bardzo serious. Jest bardzo poważnym zgłębianiem natury rzeczywistości. And as I said during the lecture, it employs objectivity, enunciation. Tak jak już wspomniałem, on wykorzystuje do tego obiektywizm, czyli to wyrzeczenie, które wspomniałem. And it has produced fruits of extraordinary experience as to the nature of consciousness. I wydał owoce niezwykłych doświadczeń związanych z naturą świadomości. Which modern science is trying to understand. Co właśnie współczesna nauka stara się zrozumieć. The greatest obstacle to proving materialism Największą przeszkodą w udowodnieniu idei materializmu jest sama świadomość. And the mystics have shown, a mistycy wykazali through their approach, dzięki swojemu podejściu, that consciousness exists separate from matter. Że świadomość istnieje niezależnie od materii. Therefore, mystics can live without so many material things, for example. Dlatego na przykład mistycy mogą żyć, funkcjonować bez tak wielu materialnych udogodnień. Even live in a cave for 30 years. W jaskini na przykład mogą żyć w jaskini przez 30 lat. They're finding something very rich. Odnajdują coś bogatego wewnątrz siebie. What are they finding? Co odkrywają? They're finding universal compassion. Odkrywają powszechne, kosmiczne współczucie. Is that not valuable? Czy to nie jest coś cennego? If everyone was filled with compassion for others, gdyby każdego przepełniało współczucie wobec współczucie dla innych. Say it again. Gdyby każdego przepełniało współczucie dla innych. Would there be any problems in the world? Czy na świecie istniałyby jakieś problemy? No. Nie. So mystics have actually solved the problem. But who's paying attention? Mistycy tak naprawdę rozwiązali te problemy, tylko kto zwraca na nich uwagę? It's open for anybody. To przecież stoi otworem dla wszystkich. So it's a serious inquiry and methodology for understanding the nature of reality. Jest to poważne dociekanie związane z naturą rzeczywistości. It's a way of exploring the richness of consciousness. Jest to sposób badania bogactwa świadomości. Meanwhile, modern science is exploring the nature of reality and also coming up with some interesting results. W międzyczasie nauka bada naturę rzeczywistości i także jakby ukazuje pewne ciekawe wyniki na tym polu. It's also thought to be based on objectivity. Co również przyjmuje się, opiera się na obiektywizmie. The controlled experiment. Kontrolowanie przebiegu eksperymentów na przykład. But it's running into a problem. Ale ona jakby napotyka pewien problem. The problem is understanding consciousness. Jest nim rozumienie świadomości, czyli jest świadomość. The mystics have understood consciousness. Gdyż w odróżnieniu od nich mistycy zrozumieli świadomość. But they might not know how to cure diabetes. Ale mogą nie wiedzieć, jak uleczyć cukrzycę. Bądź rak. Then again, they might. Ale może mogliby. So some meeting of science and mysticism. Science will have to grow to be a mystic. Więc musi nastąpić pewne spotkanie nauki i mistycyzmu. Naukowcy muszą trochę dorosnąć do tego. Yeah.
Jestem bardzo wdzięczny za tą odpowiedź. I'm so grateful for your answer. Oh, thank you. Rozumiem, że mistyk to jest sadhu, który odcina się od tego, co materialne i łączy z tym, co transcendentalne. I understand that the mystic is the one who cuts off from the material and unites with the transcendental. Yes, yes. Rupa Goswami w Nektarze Instrukcji mówi, że absolut doświadczamy stopniowo. Nama, rupa, guna i lila. Więc chciałem zapytać, czym jest to pierwsze doświadczenie, to nama, czyli jak, skąd mogę wiedzieć, że to, co doświadczam teraz, to jest właśie to nama. Rupa Goswami says in Nectar Instruction that we experience the absolute gradually, you know, nama, rupa, and so on. So how, jak wiem, że doświadczam... Czym to jest to doświadczenie nama? So what is, jak to się czuje, smakuje, jak feel, to wygląda, że teraz mam dowód na to? How do you prove your experience nama, for example, is the initial stage? Jak to udowodnić? Jak mam dowód dla siebie, że myself. Teraz doświadczyłem nama. How do I prove to myself that I have just experienced nama? When you experience it, that's the proof. To doświadczenie samo w sobie już jest dowodem. There was a girl. Była pewna taka, pewnego rodzaju była taka dziewczyna. And she was pregnant. Była w ciąży. And the doctor said she could go into labor at any time. I lekarka powiedziała jej, że ona może zacząć rodzić w każdej chwili. So she told her mother, I have to take some rest. I'm going to go to sleep. Więc ta dziewczyna powiedziała swojej matce, wiesz co, ja teraz sobie trochę odpocznę i pośpię troszkę. So if I go into labor, please wake me up. Więc jak zacznę rodzić, to mnie obudź. Mother said, when you go into labor, no one will have to wake you up. Ona na to mówi, wiesz co, jak zaczniesz rodzić, to nikt cię nie będzie musiał budzić. But you are experiencing the power of the name. Ale doświadczasz mocy imienia. In the form of the tattva that underlies the name, because it's changing your life. W postaci tattwy, która tkwi u podstaw tego imienia, dlatego że ona zmienia twoje życie. That tattva is called Sambandha Gyan. I tą tattwę nazywamy Sambandha Gyanu. It's giving you a different orientation to what life is about. Ona przedstawia ci inną orientację, zorientowanie pojęciowe odnośnie tego, czym jest samo życie. And that conceptual orientation is giving rise to certain activities like chanting. I ta orientacja pojęciowa, ona daje początek pewnym czynnościom, na przykład intonowaniu. So in that sense, you are experiencing results of the name that's changing your life. Więc w tym sensie ty już doświadczasz już imienia, dlatego że ono zmienia twoje życie. And as much as you then continue to have become kind of nourished by that Sambandha Gyan, your abhideya, your practice, will be more fruitful than you'll taste the sweetness. I tak długo jak ta orientacja pojęciowa, jak ona ciebie po prostu ożywia, to dojdziesz do abhideya i będziesz doświadczać smaku tego imienia. If you have a disease, jeśli jesteś na coś chory, and you take medicine, i zażywasz lekarstwo, then at first you will the symptoms of the disease will start to go away. Na początku będą znikać te wszystkie objawy chorobowe. So when chanting, there are results that attachments to other things. Więc podczas intonowania widzimy, że te przywiązanie do innych rzeczy zaczyna słabnąć. Even the tattva underlying nam, nawet sama tattva, która tkwi w postaw namy, when ingested, gdy zostanie przyswojona, as a result of making it difficult for you to pursue material life. And the material attachment. Wówczas tak naprawdę ona utrudnia ci
takie dążenia materialne, w życiu materialnym i nie dopuszcza do pewnych przywiązań. So it's changing your life, you're feeling the effect. Więc to zmienia twoje życie i widzisz odczuwalny wpływ. You know the famous analogy that if you have jaundice, the cure is sugar cane, but sugar cane tastes bitter when you have jaundice. But if you keep taking it, then the jaundice will go away and the sweetness that was there in the cane all the time, that will be tasted. So the first results of Nam are that the jaundice of material attachment and so forth is going to start to diminish. Jest taki słynny przykład, pewnie go znasz, związany z żółtaczką, że jakby lekarstwem na żółtaczkę jest smakowanie czy branie trzciny cukrowej. Po prostu na początku, paradoksalnie rzecz biorąc, ona może smakować gorzko, ale w miarę zażywania jakby odzyskujesz, czy przywraca ci się właściwie smak. Można to porównać do działania namy, że na początku po prostu jakby ta praktyka jest inna, dopiero po jakimś czasie zaczynasz odczuwać smak. And the positive effects of chanting, and they will correspond with what's described in the scriptures. Też te pozytywne efekty intonowania przyjdą wraz z czasem i one dokładnie będą takie, jak to opisują teksty. So if you studied and heard, then you'll start to get experiences and you'll think, oh, that's what it says in the book. It's happening to me. Więc w miarę będziesz po prostu doświadczysz czegoś, co jakby wywołało w tobie refleksję, że o, czuję to, dokładnie to, co opisano w książce. I to się właśnie teraz przydarza mnie. The book, the philosophy is like a map. Księga czy filozofia jest niczym mapa. Dzięki intonowaniu ty w końcu widzisz, że znajdujesz się, właśnie znajduje się w tym punkcie. Well, now I'm over here. A teraz tutaj. It's like speaking a language. To tak jak mówienie w jakimś języku. When you try to learn another language, jak próbujesz się nauczyć jakiegoś języka, at some point suddenly you find yourself understanding what someone is saying. W pewnym momencie uzmysławiasz sobie, że rozumiesz to, co ktoś do ciebie mówi. You've been studying, you have flashcards. Masz jakieś po prostu fiszki, uczysz się, robisz różne rzeczy. You're learning words. Uczysz się słówek. You try to talk to somebody in English. Próbujesz z kimś rozmawiać, na przykład po angielsku. And you think, and you talk to them. Myślisz, zanim coś powiesz, później mówisz. Then you hear them say something, then you think, and then you understand it. Słyszysz, co odpowiadają. Słyszysz odpowiedź, analizujesz w umyśle i później znowu odpowiadasz. But at some point you find yourself listening to someone and you understand it without thinking. Ale w pewnym momencie zauważasz, że ktoś coś mówi, a ty odpowiadasz bez zastanowienia. You ever had that experience? Miałeś takie doświadczenie? Suddenly you're now starting to live the language. W pewnym momencie żyjesz tym językiem. You're not thinking the language. Nie you're myślisz actually, tylko tym. You're actually communicating. Tak naprawdę. The words. Rzeczywiście komunikujesz się. You see? So the chanting will become like that at a certain point. Więc w pewnym momencie intonowanie staje się czymś takim. And then you will be fluent in Vaishnavism. Będziesz wtedy jakby taki biegły, tak jak się mówi, będziesz biegle mówić wisznuizmem. You will naturally have answers to everything, every question. I w naturalny sposób będziesz jakby przychodzić do ciebie, będą odpowiedzi na każde pytanie. You will feel and live in the philosophy. Będziesz czuł i żył tę filozofię. And the nam. I namo. It takes a little time. Ale to zajmuje trochę czasu. It's something like learning a language. Ale to mniej więcej przypomina naukę języka. Żeby dobrze intonować, żeby się stłumić, powinniśmy mieć chociaż troszeczkę spokojny umysł. So in order to chant well, we should have at least a little bit calmer minds than we do now.
Czasami jest ciężki przypadek, na przykład jakaś mocno zawiedziona miłość i umysł, emocje, uczucia, to wszystko jest w gruzach. Sometimes we have a harder case, like someone has a kind of, you know, like he has a real love problem, he's kind of failed in relationship, and then you're all in emotions and there's nothing you can do. Yeah. Chodzi mi o jakąś poradę dla takich osób, które akurat są w takim stanie. So I'm thinking of kind of advice for people who are in a state like this when they are devastated after a relationship. Well, you have to understand that the way this works. Musisz zrozumieć, że sposób, w jaki to działa, the way spiritual life works, w jaki działa życie duchowe, is not that we stay where we are and the spiritual life comes to us. Nie jest tak, że my znajdujemy się tam, gdzie jesteśmy, tam stoimy sobie w miejscu i to życie duchowe do nas przychodzi jakoś. It only comes to us to take us somewhere else. Ono po prostu przychodzi do nas, żeby nas gdzieś zabrać. It comes to us and tells us to change. Przychodzi do nas i mówi nam, abyśmy się zmienili. We can't stay as we are and incorporate, for example, chanting into that. Chanting is to change us. Więc nie możemy po prostu być cały czas tacy sami, jak byliśmy i jakby wpleść do tego intonowanie, dlatego że intonowanie ma nas zmienić, ma nas zabrać gdzie indziej. So we're talking about something very, very radical, actually. Więc tak naprawdę mówimy o czymś radykalnym. But of course, bhakti is very powerful and very generous at the same time. Ale jednocześnie bhakti jest bardzo ma potężny wpływ i jest bardzo hojny. In bhakti, you can have friends. W bhakti można mieć przyjaciół. Other devotees. Innych wielbicieli. In gyan and yoga, you can't have any friends. W gyanie i w jodze nie możesz mieć innych, nie możesz mieć przyjaciół. Detachment is the way. Bo drogą w tym wypadku jest brak przywiązania, nie przywiązania. In bhakti, sangha, association is the way. W bhakti drogą jest sangha, czyli towarzystwo. So, you know, although we obviously teach that if you're attached to someone, it's a recipe for disappointment. Oczywiście tak my często nauczamy, że przywiązanie do kogoś, czy przywiązanie tego rodzaju może prowadzić do rozczarowań. If he or she leaves you, you become disappointed and jeżeli ktoś cię zostawia, możesz czuć się rozczarowany i możesz być zaniepokojony. But that's a given. Ale to jest coś, co to jest dane, co jest nam dane, to przychodzi po prostu. We were taught that in the very beginning. I tego uczy się nas od samego początku. That possibility was there. Że ta możliwość, no jakby było to wliczone, był z niej taka możliwość. Still a target. Still it's difficult. Ale mimo to jest ciężka sprawa. And maybe difficult to chant. I może być trudno wtedy intonować. At home. W domu. But if you come into sadhu sangha. A jeżeli przychodzisz do sadhu sangi, then in a very powerful way, in a very beautiful way, you'll be reminded of those things that you already bought into, already accepted were true. To w ten taki potężny sposób i bardzo istotny sposób przypomnisz sobie o tym, co wcześniej gdzieś cię uczono, czy o czym cię wcześniej uczono. And you'll be able to turn that materially unfortunate event into a powerful negative impetus for going in the direction that you already knew you should go to have a relationship with Krishna, where he won't give you up. I jakby to przeżycie, mimo iż tak dojmujące, może przypomnieć ci to, co już pewnie wielokrotnie, o czym wielokrotnie słyszałeś, że istnieje
ten związek, nieprzerwany związek z Kryszną, który nigdy, w którym on nigdy ciebie nie zostawia. So that person should be encouraged, invited to come to some, to have satsanga, to succeed. Więc taka osoba, takie osoby można by poradzić, żeby dostała się do takie towarzystwo, tak dobre towarzystwo i jakby wśród takich ludzi spędzała swój czas. It's very warm, very encouraging. To jest coś takiego ciepłego, to jest coś, co jest pełne zachęty. It's full of empathy. I pełne empatii. Because everybody lost somebody. Dlatego, że każdy kiedyś kogoś stracił. I had a girlfriend once. Ja kiedyś miałem dziewczynę. When I was in sixth grade. Ja byłem w szóstej klasie. She left me. Ona mnie zostawiła. And my mother said. A moja matka powiedziała. You have to look at the bigger picture. Musisz spojrzeć na to z takiej szerszej perspektywy. At that point, I understood that philosophy is the solution. The material problems. I wtedy zrozumiałem, że filozofia jest rozwiązaniem problemów materialnych. These emotional problems. I tych problemów emocjonalnych. You have to look at the bigger picture. Musisz zerknąć na, spojrzeć na ten większy obraz. In the bigger picture, all of our problems appear as small as they are. W szerszej perspektywie te nasze problemy nabierają tych takiego rozmiaru, jakimi rzeczywistym, jaki rzeczywiście są. They say misery loves company. Myślę, że niedola lubi towarzystwo. So if you come associated with devotees, you can share notes. Więc w towarzystwie bhaktów możesz jakby porównać swoje przeżycia. And you would say, oh, my girlfriend, she just left me, I feel so terrible. Mówisz na przykład, jeden mówi, że zostawiła mnie dziewczyna i strasznie się czułem. Another devotee would say, well, that's nothing. Wait till you hear what happened to me. A druga osoba może powiedzieć, no to tak naprawdę nic, posłuchaj, co mnie się przydarzyło. Then you can laugh. Wtedy możesz się zaśmiać. Share notes and look at the big picture and see how small your problems are. Możesz jakby porównać to z ich doświadczeniami, zobaczyć, jak twoje problemy, jak nieznaczne były. Most people would trade their problems for yours. Wiele osób jakby znajduje się w takiej sytuacji, że chętnie wymieniłoby się swoimi problemami z kimś innym. Like somebody in the United States has some big problem. Na przykład ktoś w Stanach Zjednoczonych ma jakiś wielki problem. Gdyby chciał wyjaśnić ten problem komuś, jakiemuś Afrykańczykowi, który przymierałby z głodu. What would the African think of that American problem? The first world problem. Cóż pomyślałby ten Afrykańczyk o problemie człowieka z pierwszego świata? What is the first world problem compared to the third world problem? Czym jest problem ludzi z tak zwanego pierwszego świata do ludzi z trzeciego świata? So even materially speaking, when we share our problems with other people, how small they are becomes apparent. What to speak if we associate with devotees who are empathetic? Nawet materialnie rzecz biorąc, to w ten sposób, w towarzystwie bhaktów mamy szansę, że można jakby znaleźć takie empatię, zrozumienie. Does it help? Czy to pomogło? Okay. Ja chciałem się zapytać, Maharaj dał przykład właśnie, że Pan Vishnu z swojej szczęśliwości stworzył, stał się wieloma. So you said that Lord Vishnu in his bliss he became many. Ale czy jemu nie zadrżało serce, widząc, bo on musiał widzieć wszystko, nie? I chodzi o to, że patrząc na krwawą historię świata, i tyle nieszczęść, które się tu dzieje, czy nie ma jakichś dylematów moralnych w wszystkim. Dlaczego nie umieścił wszystkich żywych istot w szczęśliwości po prostu? And I wonder, he says that didn't his
heart tremble because he knew what was going to happen and all this bloodshed in the world and so on. So why didn't he put all these beings into bliss so that they wouldn't suffer? Jest godliwe. To się nazywa Lila. Srishti Lila. To się nazywa Srishti Lila. Problems only exist in the mind. A problemy istnieją wyłącznie w umyśle. That's a fact. I to jest fakt. Because if your mind is not connected to the sense that's in touch with the sense object that's causing a problem, then you won't experience. All experience is going on in the mind. Ponieważ jeżeli umysł nie byłby, nie stykałby się ze zmysłem, który z kolei styka się z przedmiotem zmysłu, który powoduje dyskomfort bądź cierpienie, to wówczas nie byłoby cierpienia. Więc można powiedzieć, że cierpienie jest, czy dyskomfort znajduje się jakby źródłem, czyli centrum tego jest w umyśle. So the solution to the suffering is addressing the condition of the material condition of the mind. Więc rozwiązaniem kwestii cierpienia, rozwiązanie polega na ocenie stanu umysłu. So when the Vishnu becomes many, the many are small, they have a problem in relation to Maya Shakti, he also manifests, along with the world, a solution to the problem. Więc gdy Vishnu staje się wieloma, ta wielość istot, które niestety są znikome, one ulegają wpływowi Maya Shakti, ale jednocześnie Vishnu przejawia rozwiązanie tego problemu. That is called Veda. To nazywa się Vedą. And along with the world, it is driven by karma, the force of karma. There is also the force of bhakti. There's always bhakti in the world. There's always devotees in every breath of Vishnu. Wraz ze światem, którym panuje prawo karmy, czy wraz z prawem karmy, również na świecie mamy równocześnie bhakti. Zawsze istnieją wielbiciele. There's always devotees. Zawsze, nigdy nie, wraz z każdym oddechem Vishnu w świecie pojawiają się baktowie. And so Vishnu in this context gets to play Lila, a Lila of compassion. Więc tak naprawdę ta zabawa, czy jak my czasem mówimy, igraszka, to ona jest związana ze współczuciem. So jest Lila współczucia. So he's always saving everybody. Więc on zawsze ratuje czy zbawia każdego. But it's a play because nobody's ever in any danger. Ale to nazywa się zabawą, dlatego że tak naprawdę nikt nigdy nie jest narażany na rzeczywiste niebezpieczeństwo. Soul cannot be burnt. Ponieważ duszy nie można spalić, cannot be drowned, topić, cannot be cut, pociąć, cannot be damaged by any weapon. Nie można zabić jakimkolwiek rodzajem broni. So there's an appearance of suffering. Więc istnieją, można powiedzieć, pozory cierpienia. There's no real suffering. Ale nie ma rzeczywistego cierpienia. And Vishnu plays in this game. I Vishnu, as the compassionate savior. Jakby uczestniczy w tej zabawie jako pełen współczucia zbawiciel. It is said that Vishnu in Vaikuntha has a desire to bestow mukti. But everyone there is a mukta. Że Vishnu, który przebywa na Vaikuncie, w nim pojawia się pragnienie obdarzania wyzwoleniem. Ale jak znaleźć osobę, którą mógłby wyzwolić na Vaikuntach? So to experience compassion, you need another world.
Więc aby doświadczyć współczucia, potrzebny jest do tego inny świat. So this world is manifest for that purpose. I ten świat właśnie został przejawiony, zostaje przejawiany w tym celu. Which is in a sense no purpose, because love is a form of compassion and love has no cause, it's causeless. Który w tym sensie można powiedzieć nie ma sensu, dlatego że miłość, czy jakby współczucie, które jest przejawem miłości, nie ma, jest bezprzyczynowe, miłość jest bezprzyczynowa. So this is a metaphysical answer to your question. Więc to oczywiście jest pewna, w pewnym stopniu metafizyczna odpowiedź na twoje pytanie. You have to digest that. Musisz to sobie tylko przyswoić, przetrawić. But if you find it difficult to digest that, as many people do, ale jeżeli trudno ci to przetrawić, jak to ma się w przypadku wielu osób. For example, they cannot digest the idea that there is an all-good God, but he makes a world in which there is evil and suffering and bloodshed. Niektórzy właśnie mówią, że no, istnieje wszechdobry Bóg, ale stwarza świat, w którym jest cierpienie, zło i tak dalej. And so they express some compassion for suffering of others. Osoby takie przejawiają pewne współczucie wobec innych. Believing in God, they don't think it will be of any help. I ich zdaniem wiara w Boga w ogóle na nic się nie zda w takim wypadku. So what will they do to end the suffering? Więc można zapytać, co te osoby zrobią, żeby położyć kres temu cierpieniu? What's the solution? Jakie jest rozwiązanie? If there's no God, jeśli nie ma Boga, how can there be a solution to the suffering of the world? Jak jest rozwiązanie sprawy kwestii cierpienia na świecie? If there's nothing supernatural, jeżeli nie ma niczego nadprzyrodzonego, if there's no teleology or no, jeżeli nie ma teleologii, to the world, no meaning, no purpose, jeżeli świat nie ma znaczenia ani celu, which is what you have to embrace if you deny the supernatural in God. A to trzeba by było, taki zabieg trzeba było wykonać, jeżeli mielibyśmy odrzucić świat nadprzyrodzony, czy istnienie Boga. Then you have absolutely no solution to the suffering in the world. Wówczas nie mamy do dyspozycji żadnego rozwiązania w kwestii cierpienia na świecie. In fact, you have a philosophy that arguably will promote suffering. Tak naprawdę mielibyśmy filozofię, która najwyraźniej by wręcz promowała cierpienie. Because if you're strong enough, you can put somebody else down and prevail and suffer less. Bo gdybyś był silniejszy, to wówczas możesz zdominować innych i sam cierpiałbyś mniej, ale inni by cierpili bardziej przez ciebie. You're not going to have a world that's empathetic, ultimately compassionate. There's no meaning to that. Each individual fights it out and finds the way how to suffer less. Nie byłby to świat pełen empatii i współczucia, tylko każdy po prostu walczyłby o byt i starał się cierpieć jak najmniej. You could try to be nice and promote the idea that everybody should be compassionate and empathetic and so forth, but your effort to do that is not anywhere near as powerful and as compelling as if you promote the idea that there's actually ontologically an ontological right and wrong, and good and bad are real things that are grounded ontologically. There are real morals. Only if there's a world in which consciousness exists ontologically, can there be a world in which there's good and bad that corresponds with it? Because consciousness awareness is where the moral dilemmas arise. And so if that is an ontological reality, consciousness, then correspondingly there is going to be an ontological right or wrong in the world. There's going to be, for example, karma. So if you, you know, doing away with God in the name of being compassionate for the suffering of the world is
is almost absurd. Więc może tak spróbuję skrócić. Więc jeżeli jesteśmy tylko, jeżeli tylko głosimy współczucie i jakby, ale z drugiej strony nie akceptujemy, nie przyjmujemy świadomości, to wówczas jakby odcinamy się też od tych wartości, które mają znaczenie, gdy świadomość jest jakby, gdy się przyjmuje istnienie świadomości, pojęcie dobra i zła, więc jakby rozpatrywanie tego, prawo karmy, czyli jakby działania, nasze działania implikują pewne reakcje, to wszystko jest istnienie Boga na końcu, jest jednak, daje więcej możliwości, które pozwalają zniwelować cierpienie. Tak krótko. Moral sensibilities in the world have arisen out of religious the lives and examples of religious people, of mystics. Pewien ta świadomość taka społeczna związana z moralnością czy rodzaj wrażliwości, one, czy tego typu nastawienie, tego typu postawy wzięły się z religii. You could say we don't need that anymore. We can have our own morals. And... Oczywiście można powiedzieć, że już nie są nam potrzebne te, jakby te kwestie związane z moralnością, możemy mieć swoje własne. And religion has caused so many problems. Mówiąc też, że religie sprawiły też mnóstwo problemów. But if you take religion, spirituality, supernatural out of the picture, then you really have a very powerful and compelling argument to do whatever you want with no consequences, no overarching consequences. Ale jeżeli po prostu jakby z tego wyrzucimy z tego obrazu religię, czy duchowość, czy w ogóle świat nadprzyrodzony, to wówczas możemy robić cokolwiek uzasadniać to czymkolwiek. You do away with the most compelling reason to be kind to others. Wówczas pozbywamy się najbardziej przekonującego powodu do tego, by być wobec innych życzliwym. There's no more compelling reason to be kind to others than the idea that by doing so, you know, I'm going to attain ultimate good. Nie ma bardziej przekonującego dowodu, czy jakby argumentu, który niż to, że czyniąc dobro, również osiągnę dobro. No właśnie, nie ma. Bo gdybyśmy. No. Anyway, so there is suffering in the world. That's true. Ale tak czy inaczej, prawdą jest, że na świecie istnieje cierpienie. But again, from the yoga perspective, it's a drama. Ale z punktu widzenia jogi jest to pewnego rodzaju spektakl. Suffering exists only in the mind. Cierpienie istnieje wyłącznie w umyśle. And you are not the mind. A ty nie jesteś umysłem. And there's a method for using the mind to end all suffering. A istnieje metoda, która pozwala wykorzystać umysł w taki sposób, aby zakończyć cierpienie. And Vishnu has given it. I Vishnu to już dał. Vishnu dał już tą metodę. No, Vishnu ki jai.